Ludzie masowo ruszyli na grzyby. Większość grzybiarzy zna się na tym, co zbiera, ale są i tacy, którzy w lesie bywają okazjonalnie i mogą mieć problem z rozróżnieniem grzybów jadalnych od trujących. Inni celowo jedzą grzyby, których nie powinni. Do szpitala w Sosnowcu po zatruciu grzybami trafiły dwie osoby. Łukasz Kądziołka. Sezon na grzyby w pełni. Co tu jutro będzie, a w niedzielę? Wycieczki będą. Faktycznie grzybiarzy nie trudno spotkać. Miejscami wydaje się, że jest ich więcej niż grzybów. Niektórzy dopiero zaczęli zbiory. Jest, no są, młodziutkie. Inni kończą, ale z pustymi rękami z lasu nie wychodzą. Grzybiarze przyznają, że trzeba być czujnym. Co innego jest na internecie, co innego w rzeczywistości. No to jest duża różnica, nie? Bo grzyby są podobne grzybi. Nie ma co tam mówić, bo tak popatrzysz go z góry, on taki świecący, tak samo. Niektórym nie zaświeciła się odpowiednio wcześnie lampka ostrzegawcza. Dwie osoby trafiły w ostatnich dniach do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Powód to zatrucie grzybami. Jeden z pacjentów zjadł muchomora plamistego, a drugi muchomora czerwonego. Obie osoby były w stanie ciężkim i miały silne objawy zatrucia. Te grzyby dają efekty takie w postaci zaburzeń świadomości i pobudzenia psychoruchowego. Muchomora czerwonego akurat trudno pomylić z innym grzybem. Pacjent zjadł go celowo. W sieci pełno jest poradników dotyczących jedzenia muchomora w małych dawkach. Przypisuje się cudowne właściwości lecznicze, zdrowotne, które może i w nim są, ale są też w nim substancje bardzo szkodliwe, takie jak muskaryna w małej ilości, ale też kwas ibotenowy, który powoduje zatrucia i przyjmuje się, że dawka śmiertelna to jest 15 owocników, czyli całkiem dużo, dlatego nie słyszy się, aby ktoś umarł po spożyciu tego grzyba, no ale zatrucia dosyć ciężkie. Spożycie innego muchomora jest już bardzo groźne dla organizmu. To muchomor sromotnikowy. Zawiera w sobie tyle substancji trujących, że może zabić 4 osoby. Zawarte w nim toksyny nie ulegają zniszczeniu nawet podczas gotowania. Powoduje ciężkie uszkodzenie wątroby, a ponadto jest niebezpieczny dlatego, że nie daje bardzo późno objawy, długi okres od spożycia. Łatwo pomylić go z jadalnymi gatunkami, takimi jak kania, pieczarka czy gąska zielona. Dlatego jest jedna główna zasada. Jeśli nie jestem pewny, to nie zbieram.